piątek 21 czerwca w Pogórzu odbyła się gala taneczna. Organizujemy tą galę po raz już trzeci, tylko tym razem zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy tutaj w pięknej hali Pogórzu, żebyśmy mogli się w większej ilości pomieścić. Jest nas 9 grup, czyli ponad setka dzieci, więc logistycznie bardzo ciężkie przedsięwzięcie, ale myślę, że wszystko się fajnie uda. Chcieliśmy stworzyć taką namiastkę turnieju, coś na zasadzie, żeby dzieci się mogły poczuć tak jak na czerwonym dywanie, co najmniej jak gwiazdy hollywoodzkie, więc mam nadzieję, że się tak poczują. No właśnie, to są dzieciaki z waszej szkoły tańca, tylko i wyłącznie? Tak, zgadza się. Tylko i wyłącznie z naszej szkoły tańca. Jest już 9 grup plus tańczą też dorośli. Tańczy na przykład Artur ze swoją partnerką z Pramu, czyli coś takiego jak taniec z gwiazdami. My tańczymy, rozpoczynamy galę, plus tańczy para, którą uczyliśmy pierwszego tańca, bo nasza szkoła tańca nie tylko jest jako dzieci, nauka dzieci czy nauka dorosłych, ale to też pierwszy taniec, to też zajęcia fitnessowe, tubing, tuning, więc postaramy się wszystko, co mamy, całe spektrum zaprezentować dzisiaj. Grupy taneczne zaprezentowały głównie tańce latynoamerykańskie, ale nie zabrakło również walca czy tanga. My tańczymy tańce towarzyskie. Nasza choreografia składa się z dwóch układów. W pierwszym układzie tańczymy nowszą bachatę, a w drugim tańczymy czacze. Stresujecie się? Nie. Nie. Jesteście dobrze przygotowane? Tak. Tak. Co wy tańczycie? Salsę. Charlestona i J-pop. A wy co nam zatańczycie dzisiaj? Dzisiaj będzie cza-cza, salsa i walc wiedeński. Grupy taneczne nie były oceniane, nie chodziło o rywalizację, a dobrą zabawę. Uważamy, że każdy występ to jest nabywanie pewności siebie, nabywanie takiej większej wartości, więc chcemy, żeby oni mieli okazję w jak największych miejscach się pokazywać. Stąd ta aranżacja taka w formie turnieju, mini turnieju, żeby dzieciaki już się przyzwyczajały do tego stresu, takiego małego właśnie i do takiej formy. Tak. No i oczywiście, no piękne stroje, makijaże, to wszystko dzisiaj jest, zobaczymy? Tak, dokładnie. Cały sztab ludzi nam pomagał, więc kto pomagał, bardzo serdecznie dziękujemy, żeby każdy był dopieszczony, wszystkie dodatki, wszystkie makijaże były zrobione, tak jest. Oprócz występów na uczestników gali czekało wiele atrakcji i niespodzianek, a także nagrody. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.